Pani przewodniczący, niewyraźnie wypowiedział nazwisko. Prace nad stworzeniem europejskich ram wczesnego kształcenia opartych na wspólnych celach i wartościach wskazują właściwy kierunek ujednolicenia systemów edukacyjnych. Podkreślenie znaczenia pierwszych lat życia w późniejszym rozwoju człowieka i potencjału tkwiącego we wczesnym dzieciństwie jest niezwykle ważne w kontekście wdrażania strategii 2020. Dla mnie omawiana tematyka jest wyjątkowo aktualna. Miesiąc temu w moim kraju weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3. Nowe prawo poszerza gamę placówek, wprowadzając nowe formy opieki, takie jak klubiki dziecięce, dzienni opiekunowie, legalne nianie i przyzakładowe żłobki. Zmiany te mają na celu stworzenie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju dziecka. Zróżnicowana oferta edukacyjna pozwala na wspomaganie i stymulowanie tego rozwoju we wszystkich dziedzinach przy wykorzystaniu wrodzonego potencjału. Stworzenie przyzakładowych żłobków ułatwi rodzicom powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie. Z radością przyjmuję również fakt, że w swoim projekcie sprawozdania pani Habel podkreśliła. Gracias y gracias. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zrozumienie. Ostatnią mówczynią będzie pani Regner. Thank you very much. Commissioner, youth. Pani komisarz, kiedy mówimy o mobilnej młodzieży, to mówimy o pieniądzach, ale...